Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to pierwszy tego typu odcinek, tak mi się wydaje, bo przynajmniej nie pamiętam. Był kiedyś specjal, ale go już nie ma na 100 słów, bo tak. No i witam was w specjalu na 1000 subów, więc no chciałbym w sumie, to nie będzie też taki specjal stricte, jakby to powiedzieć, film jakiś złożony, bo mamy niedługo też 5-lecie kanału i planuję na tą okazję zostawić fajny, piękny, zajebisty filmik. Także no, ogólnie nagrywam mój dźwięk mikrofonem Samsung Go Mic, jeśli by ktoś nie wiedział, ale wszystko oczywiście macie w opis, sobie wejdźcie i macie tam link do strony i na stronie jest moje wszystko napisane. Ogólnie mam tutaj ten, a ja patrzę się tu, no mam, bo nagrywam to telefonem Huawei P30 Lite, jakby ktoś się pytał. Ogólnie chciałem ten odcinek zrobić trochę inaczej, ale stwierdziłem, że tamte specjale zostawię sobie na później, na jakieś większe jakby specjalne, nie wiem, na 10 kasubów czy na 100, bo chciałbym mieć kiedyś 100 kasubów naprawdę i chociaż mieć tą pamiątkę, ten przycisk jak stan kiedyś. Ale no, nie maszmy, bo na razie mamy 1K przez 5 lat, także no 500 lat i będziemy mieli. Już nie będzie przycisku wtedy, także możecie, wiecie, może być też tak. Ogólnie chciałbym podziękować na sam początek Matiemu, Mati XXL, bo w sumie trochę też przez niego to się dzieje, bo kiedyś miałem kanał, jak jeszcze się z nim nie znałem, miałem kanał, tak? I w sumie byłem jego widzem trochę i potem się jakoś tak spiknęliśmy i zawsze jak coś brzydko wyglądało i ja tego nie widziałem, to Mati to powiedział, tak? Mati mówi, nie, to musisz poprawić tu, i cały czas opieprzał. W końcu zacząłem dbać o te filmy, miniaturki i te sprawy, ale też sam tych miniaturek, powiem szczerze, nie robię, w sensie może teraz w sumie mam jedyna seria, której sam nie robię miniaturek, to jest Gothic, bo w sumie stwierdziłem, żeby tak ładnie było, a ja tak ładnie bym nie zrobił. I NKHT, macie link w opisie do jego fanpage'a, zrobił mi no jakby na całą serię taką miniaturkę, tylko się zmieniają cyfry. Na Gothica 2 i 3 też zrobi, więc nie będzie problemu, myślę. Co jeszcze? Komu tu? Adamowi na pewno podziękować, bo Adam w sumie zawsze, kiedy chce nagrywać, znaczy teraz już zbytnio z nim serii nie mam, ale myślę, że coś się spikniemy, bo ani ja, ani nie mamy jakby, nie możemy się jakoś zgrać w tym momencie. I też on nie ma w tym momencie Eurotracka, bo tam konto stracił, ale to nieważne. I w sumie Adamowi bardzo podziękować, bo zawsze przychodził, jak mu napisałem, gdzieś, nie wiem, miał 40 minut na, mówi, 40 minut mamy na nagranie odcinka. Nagrywaliśmy 25 minut, on praktycznie koniec odcinka musiał gdzieś wyjść, albo ja miałem mało czasu, to żeby tutaj to nagrać i było fajnie. Zawsze te odcinki się pojawiały. No trochę ostatnio, tak od października, trochę kanał do marca zaniedbałem, bo nie miałem czasu, bo nie miałem praktycznie, jeśli wyjeżdżałem 6.50, 6.40, coś takiego, wyjeżdżałem z mojej wioski, to wracałem gdzieś 18, 17 i tego czasu brakowało, żeby w ogóle pograć, a co dopiero nagrać coś, więc właśnie, więc trochę jest, ale myślę, że teraz już spróbuję ogarnąć, jak już wrócimy do normalności, będziemy już normalnie chodzić do szkoły, pewnie od września, żeby te odcinki 2 w tygodniu były. Ogólnie planuję teraz, no, po sobie piszcie długie, nie ogólnie, świeżo umytem, umyłem się w końcu, taki specjal, mówię, muszę się umyć, no, kontynuując, gadam już 4 minuty, no. Kontynuując, to chcę wprowadzić, jakby miałem kiedyś drugi kanał, jeśli ktoś może pamiętać, to już będzie wiedział, co wróci. Miałem kiedyś drugi kanał i ten drugi kanał, jakby wrócę do tego, co tam nagrywałem i będę wrzucał to tu. Filmy będą się nieregularnie pojawiać, myślę też nad jakimiś vlogami przy okazji tych akcji, więc myślę, że będzie gites. Też wiadomo, będzie farming. Farming w sumie jutro macie o 12 farming, ja także mam, także może nie tam wpaść, więc codziennie są tu odcinki, także na pewno do czerwca. 1 czerwca będzie gdzieś, myślę, vlog informacyjny, w sensie z podsumowania, bo chcę tak jakby w tym miesiącu będzie odcinek codziennie i na pewno będą te odcinki codziennie, ale w czerwcu może się zdarzyć tak, że nie będzie tych odcinków, gdyż ponieważ mogę nie mieć na tyle czasu, bo chcę też iść do pracy, gdzieś sobie dorobić, bo zbieram na PC-ta, na komputer sobie zbieram, tak dokładnie. Więc muszę sobie tutaj dorobić. W sumie zaraz też jadę, więc nagrywam to szybko, idę, zmontuję, wyrenderuję
wstawię i będę miał w sumie weekend wolny, bo już wyrenderowałem Flamingo Massacre przed chwilą. Także no, ogólnie ta półka zniknie, tak, bo w sumie na razie widzicie. Ja no tak nie siedzę, bo zawsze się przesuwam. Monitor gdzieś mam, no nie dosięgam do niego, więc zawsze się przesuwam, żeby o tą półkę tutaj nie zawadzić. Fotel też będę musiał wymienić, widzicie. Fotel, na nim jest bluza ogólnie jakaś. Więc no, fotel będę musiał też wymienić, ale już wiem co, wiem, trochę teraz zainwestuję w to stanowisko. Pieniążków i w sumie w sprzęt do nagrywania, bo też jakąś kamerę wypadałoby kupić albo aparat. Lepiej, tak jak mówię, w peceta i potem można będzie się coś bawić. Podziękowałem dwóm osobom. NKHT podziękuję za właściwie za robienie jakichś grafik, bo jak napisałem, w sumie się trochę spóźnił, ale zdążył, żeby odcinek, bo odcinek miał być na 12 i był na tą 12 z goticzka, także zdążył. No i myślę, że tyle. No, dziękuję na pewno tutaj komu. Muszę zobaczyć, bo tutaj dużo moderacji. Mam moderatorów, nie wiem, 5-6. Doszło teraz dwóch i w sumie nie pamiętam ników, bo w sumie z 2 dni temu doszło. Byliśmy z 1K subów w środę. To była środa 6 maja, ja to nagrywam 8. I tak, na pewno dziękuję też Boratowi, bo jest w sumie moderatorem, ale nic nie robi, ale też wiecie, też jakby z Matim jest w naszym teamie. Jesteśmy razem w teamie, o tak ujmijmy. Rukiman też jest, dziękuję też bardzo. Może tam za dużo nie pomógł, ale zawsze to coś, zawsze jakby był na nagraniach. Kto to jeszcze? Komu by tu jeszcze tutaj, czekajcie, ustawienia. Uprawnienia, nie, społeczność. I tak, Miłosz jest nowym moderatorem, jakby ktoś nie wiedział, i jest Wydra. Także no, planuję też dla was zrobić jako taki specjal, bo miał być do 10 minut odcinek, ale szybko trzeba teraz już dokończyć. Jak to specjal będzie Discord mój, tylko nie wiem kiedy, myślę, że do czerwca się uporamy i miałem w planach serwer z Minecrafta, ale spokojnie, może też z farminga, ale na początek serwer z Minecrafta, gdzieś w wakacje ktoś gra w Minecrafta, no to będziemy mieli Cygańska Kraina sezon 3, ale tak cicho, bo jeszcze nie wiadomo, jak kompa kupię, to myślę, że tak w sierpniu, może pod koniec lipca już będzie serwer. Planujemy tam ogarnąć, żebyście wy mogli oczywiście na nim być, z nami pograć, jakby być częścią tej naszej serii. Też chcę, żeby ta seria była taka. No i co by tu dalej? Jak widzicie, tu mam półkę za sobą i tu mam parę gier, które jeszcze planuję nagrać, ale na razie nie zdradzę, co tu mam, co tam są za gry. Już tu ciupaga jakaś od Matiego. Tu jest ciupaga od Matiego, w sensie nie, że on mi ją dał, tylko tam u niego byłem, w jego stronach, dobra. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Wszystko macie w opisie, wejdźcie w stronę i tam macie specyfikację mojego kompa, bo dużo ludzi się o to pyta. Ogólnie to, co się dzieje pod ostatnimi odcinkami, to jest... Także dzięki bardzo. Ogólnie trochę dziwne uczucie, bo zbierałem na to 1K tak długi czas i nagle 2 tygodnie wbiłem sobie to 1K. Ogólnie mogę... No taki przymulony człowiek jestem, wiecie, jaka to głowa, dlatego nie pokazuję, nie pokazuję odcinków z kamerką. Raczej nie będzie, bo za brzydki jestem niestety. No kamerka w sumie, kamerka, koszulka teamowa nasza jest, Adam taką ma, Żydu też ma taką i w sumie tyle. W sumie tyle, ale mi się trochę widzicie, czekajcie, gdzie to jest. Tu, bo mój jest pierwszy model i widzicie, no potarła się, no ale koszulka chyba za 3 dychy, więc z tyłu jest. Z tyłu mam gdzieś tu napis, jest Niemiec, prawda? Także na jakichś targach możliwe, że ją ubiorę, tylko tutaj będzie trzeba szyć. Dobra, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Czekajcie tutaj. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.